Siemanko, drodzy widzowie. Popołudnie wtorkowe. Siejemy groszek. U sąsiada Łukasza na polu. Ma hektar tutaj. Posiada hektar 15. W bezorce ładnie. Ziemia taka łąkowa. Troszeczkę obeschło. Mamy 26 marca. Widać było po ciężarze, sprawdzę zegarek. Wiaterek wieje, słoneczko świeci. Troszeczkę się rozpogodziło. Byliśmy po śniadaniu na działce tam u taty z rzepakiem. Wycinaliśmy gałęzie przy rowie. Już wrastają się w pole powoli. I musieliśmy trochę zlikwidować. Jeszcze tam jedno podejście nam zostało, żeby pojechać i skończyć robotę. I może jeszcze się wybiorę, jak tutaj posiejemy, na działkę w kamieniu, tam gdzie grosialiśmy, zwałować to, tylko najpierw się chyba wybiorę samochodem, sprawdzić to obeschło na tyle, że to się da zwałować fajnie, bo jak jest wilgotne i wałowanie, to nie ma takiej możliwości. Tu przygotowane jest pole kokerlingiem, fajnie na głębokie zrobione, bezorkowcem. I fajnie to widzę, nawet idzie. Nie było tak dużo tych resztek pożniwnych. Przegniło to przez zimę i fajnie idzie robota. Nagram taki krótki materiał, żeby coś wstawić dla was. Zawsze coś się będzie działo na kanale. Ładnie groszek leci. Dość powinien lecieć głęboko. Czekajcie, bo o. Kolejne. I zmniejszyliśmy u siebie. Sialiśmy tam 340 kg. A tutaj zmniejszyliśmy na 300. Tak jak chciał gospodarz, tak ustawiliśmy siewnik. No i fajnie robota idzie. Robota wrę do przodu. Elegancko. Elegancko idzie. Jeden z widzów napisał elegancko tego, bo ja lubię to słowo elegancko, używam go dość często, w ostatnim filmie to już w ogóle, aż za często, jak wykonywałem orkę pod owies, to było tak elegancko, że aż brakowało słów, no i tylko jedyne słowo, które mogło wyrazić zachwycenie tej orki, to było słowo elegancko. No, sobie działamy. Mówię, pogoda ładna, dosyć ciepło. Dziś mamy koło, zaraz wam powiem, 11 stopni. No może odczuwalna taka nie jest, ale tak na tym słońcu, ten wiaterek, nawet pomimo, że jest to 11 stopni, fajnie ciepło. Wiaterek jest, to przynajmniej fajnie obsycha. Troszeczkę zabieliło, nawet na tym polu. Mieliśmy już tu wcześniej zasiać ten groch. No ale jakoś, kurde, jak tutaj przyszykało to pole, zaczęło mżyć i się zrobiła, mówię, to jest taka ziemia łąkowa, zrobiła się ciastolina taka. O, wiem, tu trochę wpada nawet. Fest jest miękko, musiał tu na 30 prawie centymetrów gdzieś ryć kokerlingiem. Teraz ciągnik ma duży, 360 koni, coś tam po 400 sięga fęt. 900, 936 chyba fęt. Fajnie. Nagrywam troszkę, kilka ujęć. Działamy elegancko. A jeszcze to, jak ktoś nie wiedział, to my siejemy groch
odmiany astronautę. W zeszłym roku no, wiele go nie ukosiłem, on był na moich dwóch działkach o tonę 230, bo ważyłem dokładnie wszystko. Tona 230 z hektara, średnia wzięta z prawie 10 hektarów. 9,5 hektara było tego grochu. Nie wyszedł aż tak źle. Susza była, no. W najbardziej krytycznym momencie nie dostał tej wody, bo jak kwit. A jak wtedy nie dostanie wody, no to nie ma na co liczyć w ogóle. Tak sobie chodzę. Kamyczki gdzieś podnoszę, te większe wrzucam na zasiane. Na głębokość 5 cm leci. Także fajnie. Będzie posiane elegancko. Kamyczek leży. Wrzucę go jak przejedzie. Posiane. Teraz go minie. O, widzicie, nawet się kurzy troszkę. Wturlamy kamyczek. W grochu założyliśmy zgarniacze z alejkami, mieliśmy zdjęte, bo tam do zboża to nie było to konieczne. A przy tym groszku ewentualność taka, jakby nie dało rady zwałować, no to wtedy fajnie jest to przykryte równo. Wyrównany jest robek po lejku. Tam czujniczek piszczy, wiecie, że sieje. To tak z Amazonki mają już. Jak skończą 25 lat, to właśnie tak robią. Pole fajne, idziemy do rowu zobaczyć, czy woda jeszcze płynie dobrym nurtem, czy się kończy ta woda pomału. Zastawy porobić, żeby wodę zatrzymać. O, już teraz przez rów na Kamila Łąkę i do Kamila na kawę można iść. O, tu jest, widzę, trochę mokro na poprzeczniaku. Woda cały czas płynie. O, tutaj mokry poprzeczniak. Oho. Nie wiem, czy tu posieje. Kolejny kamyczek. Jak się nie da tu wjechać, to tak się podocofuje, powsiewa i elegancko będzie. Tu ziemia łąkowa, to woda ma prawo stać. Przy rowie. Niektóre działki przy rowach były suche, a tutaj akurat przy rowie woda się trzyma na działce, na polu.
dobra, weźmiemy kamyczek. Ma działkę ekologiczną. Ciągnik się troszeczkę ubrudził w błocie. Fajnie, równo. Kolega wczoraj właśnie kamień zwrócił uwagę. Pokazywałem mu filmik u taty na kanale, że się w nim kurek nie usypuje. Rzeczywiście, że nie usypuje. Czy to po orce, czy tak po bezorce. Ta ziemia jest lepiej zakreślona, wiadomo, po bezorkowym systemie uprawy. No nie usypuje kurek. To się z nim zgodzę. On ma wał pakera przy kunie. Mi się wydaje, że przez to chyba po prostu gdzieś nieraz na tej lżejszej ziemi utonie. Ciężką ziemię też to dosyć pcha, bo to na tym się wspiera. Największa masa jest na tym wale. To jest zbiornik silnika, skrzynia zasypowa. Może też przez to te górki usypuje. Ale on też tam sobie dorobił zagarniacze. Też mu to już wtedy troszeczkę tak mniej widać te górki. No, no u nas ten zagarniacz to dosypuje trochę tutaj, no ale nieźle. Fajnie. W tamtym miejscu chyba ma tak mokro. Chyba wyjedzie, co? A New Holland to tam po błocie idzie. No i no się ubrudzi. Ścieżek się nie robi. Też. W przypadku coś to nie. Trzeba zawsze wyjść, zamknąć te lejki, ale tak. Bez tego automat powinien być zdjęty. Jest. No, automat przy sobie. Ale zdjęliśmy to, bo jeździliśmy do takiego gospodarza, co też może się, czasem zacina. U niego na przykład zawsze jedna osoba jeździ na siewniku. Patrzy, dogląda tego, czy ten automat puścił, czy się nie rozłączył, czy się rozłączył i to tak, wiecie, przy starszym sprzęcie to jest to do uruchomienia, ale jak jest to zbyteczne na 3 hektary, na 100 hektarów, to tam taki siewnik to jest tam elegancki. Czy sobie wyjdzie, czy ten kierowca ma lepiej, bo się rozprostuje. No a tutaj widzę, że to poprzecznik będzie siadł, to bez problemu przejedzie. Nie, to wyciągniemy. Najlepiej, jakby tak dwa ciągniki utopił. Wtedy to by było. Akcja.
materiału nam powinno starczyć, bo 350 kg sypiemy tak lekko, jak taki czubaty siewnik. To cały poprzeczniak ma mokry. Teraz szefu wyjdzie sobie zobaczyć. Usługobiorca. Jak to leci? Dobrze. Mokry ma poprzeczniak, nie? Przy robie. Ale już tak nie leci. Dobrze leci. Ja mówię, tutaj przy rowie ma tylko, jako jedyna działka. Bo tam u pana Darka przy rowie sucho było. Znaczy nie, u Artura na polu. U sąsiada. Przy rowie bez problemu przejechał. Patrzę po tym, to ma lepiej spulchnioną ziemię niż po gruberze. Tak głęboko, tak? Jak zrobił na 25, to najmniej. Ma spulchnione fespol. Ja mówię, i bezorkowiec jakby miał, zamiast, wiesz, gruber, ale bezorkowiec tak rega. Gęściej ma szłapy, jak? O, kamień jest sporo na tym polu. Chyba nie zbiera. Ma fest z tym spulchnioną glebę. Jedynką jeździsz czy dwójką? Nie, jedynką. Wtedy mam moc, bo jak tam gdzieś wpadę. Ale też tu po długości jak jechać, teraz to widziałem, że siada ciągnik albo... jest na poprzeczniaku. A ciekawe jaki grot będzie. Będzie miał najdłużej wodę, jakby nie padał deszcz. 5 ton jak minął kosz pełnego zbiornika. Pojeździłem chwilę z tatą w ciągniku. Pokażę wam wodospad. Zaraz pojedziemy. Wodospadzik. Gdyby nie wiatr, a może słychać. O, tu jest szczecioniański wodospad. Ładnie bobry kiedyś tu balowały. Tamę zrobiły. Woda kryształ czysta. O, tu mają miedzę, supa. O, to tomu z jedynkami. Przesunąć. Będzie później siał. Będzie siał później. Będzie musiał nic tu umijać. No. Także co? Pomału kończy.
nagram wam tu mokry przejazd po poprzeczniaku i na tym zakończymy nasz materiał. Fajnie poszło, raczej starczy nasion. Jeszcze mówię, zostanie trochę w siewniku. Ja liczę, że jest ponad 350 kg. Pierdółka już taka się robił, to klin. No, także widzimy się później. Rów szeroki tutaj. Zobaczymy, ile się w nim. Zobaczymy. Tata podnosi trochę na hydropaku siewnik, że tymi grabkami jak cofa nie przehaczyć, bo się przeginają diabły wtedy i nie robią, nie spełniają oczekiwań swoich. Zacznie upływać, bo teraz coraz węższa się robi skrzynia. Już zacznie materiał upływać. Mam nadzieję, że pasów nie nagrywa. Kamień się trafi, a kamienia nie ruszy. Dobra. Działamy. No siejemy już poprzeczniaki, no najpierw uprawiamy, później siejemy. Mówię, tutaj mokry odcinek tego pola, będzie siał teraz od razu, już widzę tam od skraju, no to tam nie zajeżdżone było nic. Wał się troszkę zalepił, tak ciulowo tu akurat. Najbardziej krytyczne miejsce na tym polu.
ręce. Do góry. Tata też chciał nagrać i się. Ręka, trzecia ręka mu brakuje, czyli GoPro na głowę, jak tak, takim oto sposobem chciałby właśnie nagrywać. To mówię, nieraz przeszkadza to nagrywanie. Bo to jednak trzeba patrzeć tego. Idzie gospodarz. Ciasto wypływa. No mówię, tylko tutaj taki moment jest. No. Tak już. Ty za mnie robię, nie? No. No, tu jest kurwa. No. No bo jakby. Ładnie się posiało. Nie? Po bezorce. No. 4 metry. Czterometrowy jest agregat. No, ale fajnie się posiało. Całe zasiane i już. Z głowy. W następnym odcinku wałowanie. Na razicho. Na razie.